Drugie pytanie kieruję do Pani Przewodniczącej Rady. Pani Dorota pobiegła. Pojawiła się informacja, że Prokuratura Rejonowa w Tarnowie wszczęła postępowanie w sprawie starosty Dąbrowskiego o naruszenie artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu karnego. Moje pytanie, czy Pani ma wiedzę o jakiego starostę chodzi? Ponieważ pewnie tego pytania bym dzisiaj nie zadawał, ale są osoby, które stosują sprawdzoną metodę i najlepszą obroną jest atak i rozpowszechniają co niektórzy takie informacje, że nie wiadomo, o jakiego starostę chodzi. Myślę, że Rada Powiatu jako organ stanowiący na terenie powiatu dąbrowskiego powinna wiedzieć, o jakiego starostę chodzi i jakie zostały naruszone przepisy, które spowodowały, że prokuratura w Tarnowie wszczęła postępowanie z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu karnego. Dziękuję. To było pytanie do Pani Sekretarz. My nie jesteśmy informowani, przeciwko któremu staroście jest prowadzone. Tak samo dostałem w piątek zawiadomienie Komenda Powiatowa Policji Bochni. Adresuje Wydział do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą Starostwa Powiatowego do Powiatu Tarnowskiego, ulica Berkesowicza 5-33-200 do Powiatu Tarnowskiego. Na podstawie artykułu 305 paragraf 4 Kodeksu postępowania karnego zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2011 roku wszczęto dochodzenie w sprawie przywłaszczenia w czerwcu 2010 roku w miejscowości Brań Pieniędzy ze zbiórki publicznej odbywającej się w trakcie imprezy pod nazwą Centrum Polonii dla powodzi Antkowicza Dąbrowskiego, rekreacyjny piknik charytatywny Witaj Lato, zorganizowany przez Centrum Polonii. Ośrodek Kultury, Turystyki, Rekreacji w Brniu to jest o przestępstwo z artykułu 284 paragraf 1 Kodeksu karnego. Postępowanie prowadzi Wydział do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji Bochni, a nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bochni. Także przepraszam, że nie udzieliłem tej informacji Wysokiej Radzie, ale mi się to tutaj troszeczkę w tych papierach troszeczkę zapodziało. Także jestem winny udzielić tej informacji. Też tutaj prokuratura zawiadamia i nie mówi przeciwko temu. Tak samo tamtym mam zawiadomieniu, jeżeli jest przeciwko staroście Dąbrowskiemu. Nie wiemy, jakie zawiadomienie, z jakiego okresu było złożone, na kogo było złożone, jest przeciwko staroście Dąbrowskiemu. Także na pewno nie wychodzi to ode mnie, żebym mówił przeciwko tobie, którego staroście. Jeżeli takie ktoś informacje donosi czy przekazuje, że ja tak mówię, to mogę tutaj stanowczo stwierdzić, że na pewno nie ode mnie wychodzi. Informacje mogą krążyć różne. Myślę, że emocje nie są dobre przy czytaniu takich pism. Dziękuję. Ja również odpowiadając, bo to nie było pytanie do mnie, chciałam oficjalnie poinformować, że prokuratura nie skierowała żadnego pisma do Rady Powiatu odnośnie zawiadomienia o wszczęciu przeciwkokolwiek komu postępowania w sprawie artykułu 231. Ja nie wiem, jaki 231, nie znam treści tego artykułu. Staram się wszystkie pisma, które do Rady Powiatu wpływają, przekazywać tutaj na sesji Państwu. Także myślę, jeżeli takie zawiadomienie od prokuratury przyjdzie, zostaną Państwo z tym zawiadomieni. Póki co ja na ten temat nic nie wiem. A dla mnie jakikolwiek portal internetowy nie jest informatem, nie jest biuletyn informacji publicznej, nie stanowi informacji publicznej. Także ja nie muszę reagować na takie tutaj informacje w portalach internetowych. Jeżeli będzie coś oficjalnego, na pewno zapewniam Państwa, że zostaną Państwo z tym zapoznani na sesji oficjalnej. Pani Przewodnicząca, ja zadałem pytanie do Pani i proszę o odpowiedź Pani. Ja rozumiem, że Pani po prostu wyręcza wszystkich w swoich odpowiedziach, chociaż nie jest adresatem tej odpowiedzi. Przyjmuję do wiadomości, że nie otrzymała Pani z prokuratury żadnej informacji, ale ja, jako starosta trzeciej kadencji, czuję się w jakimś sposób dyskomforcie, że rozpuszczane są jakieś informacje. Zresztą chciałem tutaj Panu Kwiatkowskiemu też również powiedzieć, że nie powiedziałem Pana nazwiska, że Pan rozpowszechnił. Także proszę mi łapać, nie wsadzać w usta rzeczy, których nie powiedziałem. Są rozpowszechniane informacje, że nie wiadomo o jakiego starostę chodzi. Ja chcę tutaj publicznie powiedzieć, że na pewno nie o mnie chodzi. I myślę, że jeżeli Pani takiej informacji nie ma, to składam wniosek, żeby Pani jako Przewodnicząca Rady, jako organ stanowiący, wybierający starostę zarząd powiatu, skierować pismo do prokuratury w Tarnowie, o którego starostę chodzi, której kadencji i o jakie naruszenia przepisów prawa tutaj nie mamy miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na pewno
pewno ja takich informacji nie rozpowszechniam. Ja od Pana się dowiedziałam, że jakikolwiek wniosek został skierowany. Jeżeli prokuratura będzie uważała, że to jest stosowne, na pewno Radę poinformuje. Jeżeli Rada mnie zobowiąże do takiego zapytania prokuratury, to takie zapytanie stosuję. Natomiast samowolnie takiego zapytania publicznie oświadczam, nie będę kierować. W takim razie składa wniosek o przegłosowanie takiego wniosku, żeby Rada powiatu skierowała do prokuratury. Do jakiego starosty? Bardzo proszę. Kto jest za tym wnioskiem, żeby Rada powiatu skierowała do prokuratury? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały, 8, 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję, wniosek nie przyszedł.